Ciężko go było wyrwać z tego backstage'a i mógł się wypić na dobrą herbatkę w towarzystwie moich asystentek. Ale jest już z nami Nazod, Team Fabian, witam cię po raz kolejny w tym studiu. Cześć chyba jeszcze raz. Fajnie, dobrze. Team, jak dobrze pamiętam, lipiec 2021, online'owo nasza rozmowa. Rozmowa na temat płyty Miłość, na temat teledysku do numeru Singing Yeah. No i to było wtedy. A teraz jakieś teledyski, jakieś nowości. Co na ten rok 2022? No jak najbardziej nowe teledyski, bo chcę przedstawić, zaskoczyć widzów nowymi teledyskami do piosenek z nowej płyty. Czyli rozumiem, że jak cię pociągnę za język i powiem do których piosenek, skoro padło hasło zaskoczyć, to nie powiesz do których. No bo chcę zaskoczyć. No dobra, nie dał się zaskoczyć jednym słowem. Ale wróćmy jeszcze do tego właśnie numeru Singing Yeah, bo to jest numer mocno popowy jednak, nie? No. To jest coś innego na tym naszym takim szlagierowym rynku. I powiedz mi, czy to jest taki kierunek, który ty byś chciał obrać już na stałe? Na pewno trochę popowo zostanie, tak jak wszystkie moje szlagry znane z nowej płyty są troszeczkę popowe, tak? Na pewno zostanie coś od Teama Fabiana, a Singing Yeah to może rację, jest to bardzo popowe, ale to jest zaskoczenie takie letnie, takie co lato zaskakuje czymś, czego by słuchacze i widzowie nie oczekiwali od Teama Fabiana. I to jest fajne, bo to lubię się bawić z tym, ja lubię się bawić z muzyką. I no mnie się wydaje, że to jest fajny kierunek, w którym Team Fabian mógłby iść. Czy nie chciałbyś właśnie w takim kierunku iść jak te numery, żeby to takie właśnie było bardzo mocno dance'owo popowe? Nie. Ja lubię pop, oczywiście, lubię zaskakiwać ludzi, ale fajnie jak się robi muzyka w różnych stylach, tak? Powiedzmy, nie za bardzo popowo, nie za bardzo szlagrowo, tylko taki fajny miks, bo to się wtedy spodoba i tym jednym, i tym drugim. Aha. Czyli po prostu do każdego coś miłego. Dokładnie. Jak go do stary przysłowie, do klachania z Teamem zaraz wracam. Zabiorę ciebie, zabiorę do gwiazd. Nikt nas nie znajdzie, nikt nas nie znajdzie. Nikt nas nie znajdzie, nie znajdzie tam nas. To jeszcze na chwilę, Team, wracamy do starego roku, święta Bożego Narodzenia, kaj spędzone Alpy, rodzinnie, czy może właśnie tu w Polsce na Hajdukach? W Hajdukach byłoby fajnie, bo kocham moje Hajduki i każdy wie, że powodza się z Hajduk, ale rodzinnie w Niemcach były spędzone święta. A powiedz mi, jest taka potrawa, jaką robisz teraz, taką świąteczną, bożonarodzeniową zjot? No pewnie, zawsze. Makówki. Makówki. Yeah. Ale w domu były makówki? No oczywiście, świąt bez makówek nie może być. A czyli to były takie śląskie święta w Niemcach? Ja, święta są zawsze śląskie u nas, także zawsze jest i kapusta z grochem, i makówki, także karp. Po śląsku, fajnie, po naszemu i no w innym kraju. A coś niemieckiego też się na stole znajdzie? Jest taka tradycja, że Niemcy jedzą coś takiego na przykład na święta? No oni jedzą parówka i kartofel za latem, a to wiesz, to nie jest do mnie święto, nie są moje święta, także jo po naszemu, po śląskiemu. I bardzo dobrze, karp, makówki, to musi i być. Kapusta. Słuchaj, znam takich, co też mrożą się makówki. A nie, to zrobię świeże. Albo też takich znam, co w maju umiem się zrobić. I mi piszą, przywieźć ci trochę i zawsze mi przyłożą do studia. No i dobrze. Pozdrawiam ich gorąco i serdecznie. Makówki o każdej porze roku są naprawdę dobre. Zabiorę ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach. Świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Dobra, to teraz jeszcze wróćmy do tej działalności artystycznej i tego roku 2022, bo on się dopiero rozkręcał. Każdy ma jakieś takie postanowienia noworoczne i tu nie chodzi mi o to, żeby tam schudnąć, czy coś tam masy nabrać, nie? Czy, nie, w ogóle nie. Bardziej mi chodzi o taką sytuację koncertowo-twórczą. Co się będzie działo? No mam nadzieję jak najwięcej koncertów, spotkań w końcu z tą publicznością. Na pewno spotkania, nowe teledyski, jakże już godą, że będą, że się pojawią nowe teledyski i to nie jeden. I no i to są takie działania. A pracujesz już może nad czymś zupełnie nowym? Nie, jeszcze nie, bo jeszcze tak te moje drugie muzyczne dziecko, powiedzmy, jeszcze się fajnie kołysze i jest tyle fajnych piosenek, do których teledyski można nagrać, także jak najbardziej. Czeko, żeby dopieścić ta drugą płytę. Dokładnie. Dobrze, a powiedz mi, bo doszły mnie słuchy, że w maju się coś takiego bardzo szczególnego i specjalnego szykuje. No w maju ma się szykować fajny koncert, ale to więcej nie zdradza.
Dobrze, mógłby pracować w niemieckich służbach wywiadowczych, nie da się przesłuchać. Tim Fabian, moim i waszym gościem, dzięki ci wielkie za to. Dzięki, Seba, do następnego. Do następnego.